W niedzielny poranek szlakiem zielonym z Parku Małachowskich z Dobrej turyści maszerowali na Łopień. Został on nazwany imieniem Leopolda Węgrzynowicza, zasłużonego dla turystyki Beskidu Wyspowego pedagoga, który zwłaszcza wśród młodzieży krzewił zamiłowanie do górskich wędrówek. Pamiątkowa fotografia i możemy ruszać dalej. Część turystów zdecydowała się na spacer również szlakiem zielonym, ale z przełęczy marszałka Rydza Śmigłego w Hyszówkach. Jest on o połowę krótszy i idealny na wędrówkę osób trochę starszych i dzieci, stąd też na szlaku spotkaliśmy wiele takich osób. Łopień to jeden z tych szczytów Beskidzie Wyspowy, który jest bardzo popularny wśród turystów ze względu na jego położenie. Bowiem niektórzy decydują się trochę na dłuższą wędrówkę, maszerując również na Mogielicę. Z Mogielicy to już jest węzeł szlaków, możemy zejść niebieskim szlakiem do Jurkowa, możemy żółtym szlakiem dojść, który prowadzi z tym barku na Turbacz. Możemy przejść właśnie przez Jasień, Przysłok, Kudłoń na Turbacz i możemy podążyć dalej zielonym szlakiem w kierunku Cichonia, Ostrej do Łukowicy. Co pani zamierza wpisać do tej księgi? Zaznaczyć, że byłam, jestem zadowolona, że doszłam. No i co jeszcze, że piękne okolice i data. Na szczycie zaśpiewaliśmy hymn odkrywców. Natomiast mszę świętą dla przeszło 700 turystów odprawił ksiądz Wojciech Sroka, proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Szkapleżnej w Dobrej. Nie mogło zabraknąć poczęstunku, a także rozstrzygnięć w konkursach przygotowanych przez organizatorów spotkania. Nagrody turystom wręczali Benedykt Węgrzyn, wójt Dobrej, a także Robert Nowak z Tymbarskiego Urzędu Gminy. Cieszę się, że udało się tak zorganizować też tą przestrzeń tutaj z tymi ławostołami i z miejscami do palenia ogniska. I że to nie jest zniszczone rzeczywiście, że to służy turystom, choć mamy też sygnały, że zdarzają się takie momenty, gdzie jest dużo śmieci. No przykre to jest, że ktoś tego nie rozumie, że w górach nie będzie koszy na śmieci nigdy i te śmieci ze sobą trzeba zabierać. Ale myślę, że to są takie marginalne przypadki i będzie tylko pewnie coraz lepiej. Cieszę się, że tu jesteśmy dzisiaj. Dziękuję wszystkim za to, że przyszliście, że ten Łopień traktujecie jako wyjątkowe miejsce, bo to miejsce rzeczywiście jest wyjątkowe. Dzisiaj pyszne kiełbaski serwują m.in. druhowiec OSP w Tymbarku. Jest to wspaniała współpraca z gminą Dobra. Tak, oczywiście. To z naszej gminy są też strażacy OSP Zawadka, OSP Podłopień. Takie wspólne działanie, zresztą nie po raz pierwszy. I tak się od lat to układa. Także wspólne dwie gminy urządzają spotkanie jedno z najliczniejszych w dotychczasowych wszystkich wędrówkach. Łopień zawsze jest oblegany, jeśli tylko pojawia się na trasie kolejnych wędrówek w ramach akcji Odkryj Beskid Wyspowy. Turystyczny piknik na Łopieniu już tradycyjnie odbywa się z zespołem Jurkowianie. Czy taki występ na szczycie góry to jest dla was coś takiego wyjątkowego? My tutaj jesteśmy często, to nie jest tak wyjątkowo, ale po prostu na pewno dzisiaj wyjątkowo, co spotkanie to jest wyjątkowo, bo atmosfera inna i pogoda inna i ludzie inni, także to jest wyjątkowo. A czy zespół przygotowuje się do Beskidzkiej Podkóweczki? No tak, no jak być nieobecnym? No ci, co nieobecni, to tutaj po prostu nie mają racji, a my chcemy mieć. W Grudecku wyśnierwa
A my w rytm tych jurkowskich melodii zaglądamy do Tymbarku, czyli współorganizatora spotkania, bo o dobrej rozmawialiśmy przy okazji spotkania na Ćwilinie. Limanową, a tym barkiem. Jak mówią słowa piosenki starego dobrego małżeństwa, rynek w tym barku przykryć można dłonią. Zapraszam na wizytę w tej miejscowości. Rynek w tym barku przykryć można dłonią. Wraz z kościołem i dzwonnicą kiedyś byłem tutaj razem z tobą. Dziś sam dla siebie. Współorganizatorem niedzielnego spotkania na Górze Łopień była gmina Tymbark, a ze mną wójt Paweł Ptaszek. A przechadzamy się tą charakterystyczną uliczką przy rynku, obok Urząd Gminy Tymbark, który bez wątpienia przypomina o miejskim charakterze tej miejscowości. Tak, właściwie ten budynek to jest dawny ratusz, który był siedzibą miasta Tymbark, bo Tymbark był przecież kiedyś miastem, prawda? Mamy te tradycje i do tych najlepszych tradycji miejskich chcielibyśmy wrócić. O tym świadczy chociażby zabudowa rynku i okolic. Tymbark kojarzy się z marką znanych soków. Kojarzy się również z inżynierem Józefem Markiem. Zdecydowanie Tymbark jest rozpoznawalny zarówno w Polsce, jak i w Europie, a także w wielu miejscach całego świata z soków. I wspomniany właśnie wcześniej inżynier Józef Markiem był pomysłodawcą zakładu przetwórstwa soków, to z idei ruchu spółdzielczego, z potrzeby zagospodarowania tych pięknych gór. Powstała produkcja soków, które dzisiaj, no można powiedzieć, że przynoszą sławę temu miejscu, tak jak powiedziałem, w całej Polsce i w Europie. W tym barku inspiracji szukał również znany aktor Jerzy Sztur, który niedawno odszedł. Tutaj kręcone było duże zwierzę, a aktorami, statystami byli tymbarczanie. Dzisiaj, kiedy po wielu latach oglądamy ten film, widzimy, jak bardzo Tymbark się zmienił i jak też zmienili się jego mieszkańcy. Mieszkańcy dzisiaj mogą się oglądnąć w tym filmie. Jak w soczewce widać zmiany tych 20 kilku lat tej miejscowości. Państwo mają okazję zobaczyć z lotu ptaka, jak teraz prezentuje się rynek w tym barku. Niedawno przeszedł on rewitalizację, a planowany jest również remont Urzędu Gminy. Tak, faktycznie w tamtym roku jesienią zakończyła się rewitalizacja rynku. Z tego, co obserwujemy w tych miesiącach letnich, wakacyjnych, dużo więcej osób odwiedza rynek i to nas bardzo cieszy. Otworzył się także punkt gastronomiczny przy rynku. To też jest jakiś plus, tak więc rynek żyje, a faktycznie niedługo zaczynamy przebudowę budynku Urzędu Gminy, wspomnianego właśnie ratusza. Przy zachowaniu oczywiście jego zewnętrznych kształtów i walorów. Tymbark jest również pięknie położony, otoczony górami. Dokąd można się stąd udać? Przede wszystkim stąd są trasy na trzy góry otaczające Zenzów, Paproć oraz Łopień. Dla bardziej ambitnych z tym barku żółtym szlakiem można iść aż na Mogilicy. Natomiast myślę, że tutaj tak patrząc bardziej lokalnie, zwłaszcza pod kątem spacerów, warte odwiedzenia ścieżka przyrodnicza na górze Paproć. Jest to ścieżka, która ma charakter informacyjny, edukacyjny, także zwłaszcza zapraszamy rodziny z dziećmi na ścieżkę przyrodniczą. Dla zmotoryzowanych, którzy nie mogą tak daleko chodzić, można podjechać na górę Paproć samochodem. Natomiast dla bardziej ambitnych, do czego zachęcam oczywiście z rynku, piechotą, myślę, że 45 minut na górę Paproć można wyjść i tą ścieżkę zobaczyć.
Gmina Tymbark pamięta również o przeszłości. Mamy tutaj kilka miejsc pamięci, które również warto odwiedzić. Zgadza się. Przede wszystkim w bibliotece funkcjonuje Izba Pamięci. Warto odwiedzić, bo są tam materialne dowody naszej historii zebrane, gdzie można zobaczyć, jak nasi przodkowie żyli. Również na uwagę zasługuje cmentarz austriacki z okresu I wojny światowej. Tadeusz Paulone, to jest Piekiełko. Biblioteka nosi imię Tadeusza Paulonego. We wrześniu będzie rajd poświęcony osobie Tadeusza i właśnie tutaj finisz tego rajdu jest w naszej bibliotece. Młodzież ze szkół podstawowych właśnie na trasie Tymbark-Piekiełko, Piekiełko-Tymbark poznaje historię Tadeusza Paulonego. To był szczyt właśnie w moim życiu, to spotkanie z wami i z tym bohaterem mojego życia, Tadeuszem Paulonem. Zofia Posmysz odwiedzała kilkakrotnie nas. Co można tutaj obejrzeć? W Izbie Pamięci zgromadzone są pamiątki związane z historią naszej gminy, a głównie z okresem XX wieku. Są to dokumenty dotyczące rozwoju ruchu spółdzielczego na terenie naszej gminy oraz związane z postaciami zasłużonymi dla historii naszej miejscowości, a także ważnymi wydarzeniami związanymi, które miały miejsce na terenie naszej gminy. Na uwagę zasługują oryginalne mundury. Ten jest oryginalny mundur z czasu II wojny światowej, przekazany nam przez byłych kombatantów Armii Krajowej w Tymbarku. Są tu również ciekawe fotografie związane z postacią Józefa Marka, założyciela obecnie firmy Tymbark, a kiedyś tak zwanej owocarni w Tymbarku. Jest to niezwykła sylwetka, często kiedy dzieci przychodzą na wycieczki szkolnej, właśnie przypominamy tą postać, bo uważam, że jest to postać na miarę XX wieku, zasłużony dla nie tylko Tymbarku, ale w ogóle ziemi limanowskiej. W Tymbarku można również aktywnie wypoczywać. Ponad 2 lata temu oddano tutaj miasteczko rowerowe, ale widać też piękną ścieżkę. Tak, zgadza się, stawiamy na aktywny wypoczynek, bo tego potrzebują mieszkańcy gminy i okolicznych miejscowości, także poza gminą. Miasteczko rowerowe, tak jak pani wspomniała, od 10 lat działa lodowisko w okresie zimowym, a teraz właśnie jesteśmy na ścieżce rowerowej, która już oficjalnie będzie oddana do użytku 31 sierpnia. To jest pierwszy fragment, bo oczywiście w projektowaniu mamy dalsze odcinki, ale od czegoś trzeba zacząć. Czyli zapraszamy do Tymbarku i do innych miejscowości tej gminy, nie tylko w wakacje. Zapraszamy przez cały rok. Myślę, że każda pora roku ma swój urok tutaj w Tymbarku i w okolicznych miejscowościach. Zapraszamy do odwiedzenia. XXV sierpnia zapraszamy na spotkanie na najwyższym szczycie Beskidu Wyspowego na Mogilicy, gdzie organizatorem wydarzenia będzie gmina Słopnice. A my będziemy wędrować szlakiem partyzanckim z Zalesia. XV edycja akcji Odkryj Beskid Wyspowy 2024, główny szlak Beskidu Wyspowego. 102 wyspy Beskidu Wyspowego jest realizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Wsparcia Turystyki edycja 2024, a także województwa małopolskiego w ramach konkursu Małopolska Gościnna 2024 oraz gmin zrzeszonych w Forum Gmin Beskidu Wyspowego.